Chciałem wszystkich przywitać, przede wszystkim podziękować głównemu sponsorowi. Nie ma go tutaj dzisiaj z nami, panu Stanisławowi Jaroszowi, ale żeby to mogło się odbyć, to głównie jest jego zasługa, bo on bardzo nam pomógł, ale też wszyscy pracownicy, czy Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek, czy młodzież i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Władnej, strażacy, policja, sołtysi radni. Bardzo wszystkim dziękuję, bo naprawdę mnóstwo osób się w to zaangażowało. Tak jak powiedziałem, no, człowiek jest chyba tyle wart, ile może się dzielić z innymi i dzielmy się, bawmy się. Pogodę mamy piękną, podobno siostry to wymodliły, dziękuję bardzo. Uważam ten festyn za otwarty. Wszystkiego dobrego. Serdecznie witam wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Szczególnie witam dzieci przybyłych z placówek opiekuńczo-wychowawczych z Tarnowa i terenu naszej gminy. Witam nauczycieli, wychowawców, opiekunów, witam siostry zakonne. Witam pana wójta Marcina Kiwiora, witam przedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury. Witam panią naszą dyrektor szkoły, panią Łakomę. Witam panią sekretarz, byłą i obecną. Dzieci są przyszłością narodu i nieocenioną wartością dla społeczeństwa. Dzisiejsze spotkanie ma cel integracyjny i ma na celu pokazanie, że wszystkie dzieci są jednakowo kochane przez nas, mają takie same prawa, prawo do radosnego i pogodnego życia, szczególnie ze skrzywdzonego przez los, pozbawione różnych szans na rozwój. Placówki szkolno-wychowawcze wkładają wiele wysiłku, żeby dać tym dzieciom możliwość do pełnego rozwoju, integracji emocjonalnej i samodzielnej. Realizując odpowiedni program nauczania i wychowania, życzę im sukcesu w tym celu. Dzieciom tu zgromadzonym życzę miłej zabawy i dużo wrażeń. Dziękuję. Nie wiem, z matki, bo by pisnąć.
Mnie też się wiele rzeczy...